Trwa nabór prac filmowych w konkursie Patria Nostra. Jego formuła jest wyjątkowa, bo to tak naprawdę 5 konkursów w jednym czasie skierowanych do młodych ludzi w Polsce i na świecie. Miłośnicy kinematografii dzięki międzynarodowemu konkursowi mają okazję nie tylko zagrać w filmie, ale także dokładnie poznać polską historię. Kompania, przygotuj się! Ataku! Bitwa pod Samchorodkiem. Taki temat wybrali uczniowie Szkoły Polskiej na Węgrzech. Ich film zwyciężył w 6. edycji konkursu Patria Nostra. Tak naprawdę to ja myślałem o tym, że może w przyszłości będę robił filmy. Ja o tym naprawdę pomyślałem. Konkurs promuje naukę animacji komputerowej, montażu filmowego, a także pozwala uczniom na zdobycie wiedzy, której w szkolnych podręcznikach trudno szukać. Społeczności lokalne włączają się w realizację filmów, więc konkurs Patria Nostra daje młodym ludziom nowe doświadczenie, ale także integruje społeczności lokalne. Już wkrótce z tej ogromnej filmowej bazy wiedzy historycznej utworzony zostanie portal edukacyjny. Będzie to narzędzie dydaktyczne dla nauczycieli historii w Polsce i na całym świecie. Prace konkursowe można nadsyłać do końca kwietnia, a szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej Konkurs Patria Nostra. O konkursie będziemy jeszcze rozmawiać pod koniec naszego programu. Moim i Państwa gościem będzie Natalia Wolinec, prezes Fundacji Patria Nostra. Zapraszam. I zgodnie z zapowiedzią wracamy do tematu kolejnej edycji konkursu historycznego. Natalia Wolinec, prezes zarządu Fundacji Patria Nostra, jest z nami. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pani Natalio, pani prezes, proszę powiedzieć na początek, jaka jest główna idea konkursu, z myślą o kim tworzyliście ten konkurs? Główna idea konkursu to propagowanie historii Polski. Zachęcamy młodzież, żeby patrzyła w przeszłość, bo to stanowi naszą przyszłość. Oni wtedy są świadomi tego, jakim narodem są. I ta młodzież, która uczestniczy w naszym konkursie, to w wieku od 12 do 19 lat. W pełni świadoma młodzież. Siódma edycja to właściwie 5 niezależnych konkursów odbywających się jednocześnie. Czy tak? To też duże wyzwanie pewnie dla Was. Bardzo duże wyzwanie, tak. Podzieliliśmy to wyzwanie, rozszerzyliśmy się na całą Polskę, stworzyliśmy 4 regiony i świat jak najbardziej towarzyszy nam od samego początku. To co trzeba zrobić, by wziąć udział w konkursie? Zgłosić się do konkursu do końca marca. Rejestracja trwa nadal na wszystkie 5 konkursów. Nadsyłanie prac będzie trwało do końca maja, a gale się odbędą jesienią. I stworzyć film lub animację 60 sekund na temat polskiej historii, które wybiorą z 7-8, które będą zaproponowane. Jakie powinny to być filmy, jakie kryteria powinny te prace spełniać? One będą decydujące po to, by potem cieszyć się z nagrody głównej. Nie ma tutaj reguły. To może być jak animacja komputerowa, to może być film nagrany przez samych uczestników. Oczywiście mogą im pomagać osoby trzecie, jak do dzisiaj to robią z bardzo dużym powodzeniem, bo taka praca konkursowa wokół siebie konsoliduje bardzo dużą społeczność. To są szkoły, to są rodziny, instytucje, które wspierają. Kościół jednocześnie staje też na wysokości zadania. I tutaj kryteriów bardzo dużo trzeba spełnić, natomiast najważniejsze zadanie to zrobić w pigułce ten materiał. 60 sekund to jest bardzo mało i to jest najtrudniejsze zadanie. Wszyscy wiedzą, że zrobić film na 2 godziny jest o wiele łatwiej i dużo bardzo materiału wartościowego odpada w trakcie selekcji, jeżeli chodzi o te 60 sekund. Natomiast na tym to polega ta największa trudność, żeby zrobić najlepsze 60 sekund. Dolają temu wyzwaniu i naprawdę dają radę. Dają radę, co udowodnili w poprzednich edycjach konkursu. Pani niejednokrotnie była zaskoczona, oglądając te prace? Oczywiście, że tak. Ten poziom rośnie z roku na rok i my za każdym razem widzimy te ogromne postępy. Mają ułatwienie, bo mogą podejrzeć poprzednie prace na naszej stronie internetowej. Zawsze tam są wszystkie prace, nigdzie nie znikają. Zapraszamy wszystkich do obejrzenia. I tutaj jak oglądają poprzednie prace, to wtedy zdają sobie sprawę, na jaki poziom muszą się wzbić, żeby wygrać tegoroczną edycję. Starają się bardzo.
Nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Warto też podkreślić, że skoro to konkurs historyczny i filmy mają dotyczyć naszej historii, to też nad tą wartością merytoryczną czuwać będzie i czuwa Rada Programowa, czy tak? Tak, taka jest prawda. Rada Programowa czujnie obserwuje każdy film, sprawdza na prawidłowość historycznych wydarzeń, prawidłowość dat, które padają, bo czasami są błędy, tak? I zwracamy uwagę od razu podczas korekcji. Naprawiają błędy, już po naprawionych błędach przesyłają filmy, które już przyjmujemy ostatecznie do konkursu. To tytułem zachęty, pani prezes, o nagrodach powiedzmy na koniec dla uczestników. Są przewidziane? Nagrody są bardzo fajne. Od finansowych nagród, których w tym roku znowu się spodziewamy, po nagrody rzeczowe i tutaj mamy bardzo duże rozpięcie asortymentowe od słuchawek, po gadżety elektroniczne, najróżniejsze, gadżety AGD, drobne i niedrobne też, książki przepiękne, historyczne, również młodzieżowa literatura obyczajowa też u nas jest. Więc bardzo, bardzo dużo naprawdę wspaniałych nagród i nasz zespół bardzo się stara, żeby te nagrody z roku na rok nabierały swojej mocy, wartości. I tutaj dajemy radę, zapraszamy do konkursu, naprawdę warto. I my również zachęcamy do udziału w tej kolejnej, już 7. edycji konkursu. Bardzo pięknie pani, dziękuję pani prezes za rozmowę i za spotkanie. Oczywiście będziemy niejednokrotnie do tego tematu wracać i mówić o tych finalistach, o uczestnikach, o nagrodzonych filmach, bo na pewno warto. Dziękuję pięknie. Dziękuję. I to wszystko dziś. Bardzo dziękuję za uwagę i za obecność Państwu. Zapraszam na jutrzejsze wydanie Polonii 24. Widzimy się o tej samej porze, a tymczasem życzę dobrego wieczoru.